Cześć, witam Was bardzo serdecznie. No dzisiaj w takim dość nietypowym miejscu jesteśmy na podwórku mojego kolegi. Co tutaj robimy? No chciałem Wam opowiedzieć ciekawą historię dwóch młodych bocianów. Pamiętacie, jak byliśmy w Wierzchlesie? Cześć! Dzisiaj chciałbym Was zaprosić do przepięknego rezerwatu przyrody, gdzie opowiem Wam o pewnym wspaniałym gatunku drzewa. Obok rezerwatu jest leśniczówka i przy tej leśniczówce mieszkała sobie rodzina bocianów. Jak co roku mama i tata przylecieli do gniazda, żeby założyć rodzinę. No, mama złożyła dwa jajka, wykluły się dwa młode bociany i wszystko wyglądało super. Pan leśniczy, który mieszka w tej osadzie leśnej, obserwował, co tam się u bocianiej rodziny dzieje. Zauważył, że od kilku dni rodzice nie wracają do gniazda. No, bardzo go to zaniepokoiło, bo takie młode bociany, jeżeli nie otrzymują od rodziców pokarmu przez wiele dni, no to niestety mogą nie przeżyć. Szybko zadzwonił do kolegi Tomka, u którego właśnie w tej chwili się znajdujemy, ponieważ kolega Tomek jest bardzo dobrym i doświadczonym ornitologiem. Przyjechał na miejsce, stwierdził, że no, trzeba te młode bociany zabrać, bo niestety nie przeżyją, a rodzice najprawdopodobniej już nie wrócą. Zadzwonili po straż pożarną. Panowie z Państwowej Straży Pożarnej z Tucholi przyjechali i udało się ściągnąć te dwa bociany z gniazda. No tutaj muszę powiedzieć, że kluczową rolę odegrało doświadczenie Tomka, ponieważ bocian to jest kawał ptaszyska, do tego ma całkiem ostry i długi dziób, ma dużo siły. No ale profesjonalizm Tomka sprawił, że udało się całkowicie bezboleśnie i bez żadnego uszczerbku dla ptaków ściągnąć je z tego gniazda. Jeżeli kiedykolwiek w lesie spotkacie malutką sarenkę, no i będzie Wam się wydawało, że chyba jest sama, nie poradzi sobie, nigdzie nie ma jej rodziców. Jeżeli spotkacie malutkiego zajączka, nawet jeżeli spotkacie taką nieopierzoną sowę, która siedzi na gałęzi, ona nie wypadła z gniazda, nic się jej nie stało, to przede wszystkim nie zabierajcie ich do domu. Jeżeli podejrzewacie, że grozi im jakiekolwiek niebezpieczeństwo, to wezwijcie specjalistów. Oni będą wiedzieli, co zrobić, tak, żeby tym zwierzętom nie zaszkodzić. Po wyciągnięciu ptaków z gniazda i wstępnych oględzinach okazało się, że ptaki są bardzo głodne i osłabione. Jeszcze kilka dni i najprawdopodobniej umarłyby z głodu. Tomek zabrał je do siebie do domu, umieścił na takim zaimprowizowanym gnieździe i zabezpieczył je taką zieloną siatką, którą widzicie za moimi plecami, ale zrobił to nie dlatego, żeby nie mogły się z niej wydostać. Ta siatka służy zabezpieczeniu ich przed drapieżnikami. No tutaj obok mnie jest już od razu las. Gdyby tej siatki nie było, a ptaki były wycieńczone, nie były w stanie uciec przed takim drapieżnikiem, no to mogło dojść do tragedii. Życie to nie bajka. I bociany wcale nie gustują w żabach. Jedzą mięso. Tomek karmi je podrobami albo po prostu kurczakami. Silniejszy z rodzeństwa opuścił gniazdo i żeruje na tych okolicznych łąkach. No jest tutaj bardzo sucho, więc żabki raczej na pewno tutaj nie znajdzie, ale jakąś mysz albo innego gryzonia już jak najbardziej. No a jeżeli nie trafi mu się myszka, to nie pogardzi też jakimś soczystym owadem, który na pewno zje ze smakiem. Jest już bardzo czujny i kiedy próbowaliśmy podejść do niego trochę bliżej, no to zerwał się i poleciał w inne miejsce. Drugi bocian czuje się jeszcze trochę niepewnie. Oczywiście może swobodnie wyjść z tej woliery, ale nie czuje się jeszcze na siłach do tego, żeby samodzielnie odlecieć i samemu szukać sobie jedzenia. Zostanie tu jeszcze najprawdopodobniej kilka dni, aż nabierze pewności, nabierze sił i dołączy do swojego brata lub siostry. Dużo czasu już im nie zostało i zareagowaliśmy w ostatnim momencie. W czasie nagrywania tego odcinka jest początek sierpnia, a w połowie sierpnia bociany zbierają się już na sejmiki i będą powolutku odlatywać do ciepłych krajów.
Jeżeli podobał Wam się nasz skrzydlaty odcinek, to dajcie łapkę w górę, no i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Cześć, ja już muszę lecieć. Jestem nieźle zalatany.